Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest wtorek, 29 dzień marca, 3 minuty po godzinie 21. A skoro to wtorek, to informacja dla wszystkich naszych stałych widzek i widzów Państwa. I moim gościem już za chwilę będzie pan profesor Zbigniew Mikołajko. Jeden z najwybitniejszych w Polsce religioznawców, a do tego także filozof. I tylko napomknę Państwu, że kontynuujemy wątek sprzed tygodnia. A mianowicie, proszę Państwa, tym wątkiem jest, no, chciałoby się żartem powiedzieć, radosna twórczość, ale nie. W zasadzie można powiedzieć idea, a może ideologia. Dzisiaj z pewnością z panem profesorem będziemy o tym właśnie rozmawiać. Wątek Aleksandra Gilewicza Dugina, rosyjskiego polityka, geopolityka, historyka religii, profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łomonosowa, głównego ideologa rosyjskiego neoimperializmu, eurazjatyzmu i tradycjonalizmu integralnego. Bez niego, proszę Państwa, współczesnej Rosji Putina i jego otoczenia oraz tej wojny, tragicznej wojny, nie zrozumiemy. Dlatego Duginowi poświęcamy kolejny program, drugi. Jeśli pierwszy Państwa interesuje, to po zakończeniu tego wystarczy poszukać na profilu, na którym aktualnie Państwo nas oglądacie, sprzed tygodnia z panem profesorem Zbigniewem Mikołajką, programu pierwszego poświęconego Duginowi. Tak więc dzisiaj za chwilę już na tym wątku się, drodzy Państwo, skupimy, a ja jeszcze na chwilkę wrócę do tej czerwieni, która pojawiła się na początku. Od maja planujemy nowy cykl programów, od poniedziałku do piątku. Już o tym Państwa wczoraj informowałem, ale przypominam i będę przypominać do piątku. 19 czy 22.15. Wszelkie statystyki internetowe mówią, że to powinna być godzina 22.15. Od poniedziałku do czwartku nowy, fantastyczny zestaw intelektualistek i intelektualistów. A w piątki, proszę Państwa, spotkanie z Wami, ale nie tylko w formie komentarzy, ale przede wszystkim w formie audio, wideo. Tak to sobie wymyśliliśmy. Oprócz wsłuchiwania się w to, o czym będzie mówić pan profesor, również pamiętajcie Państwo, żeby dać znać, czy to ma być 19 czy 22.15. W najbliższy poniedziałek podamy wyniki procentowo, ile osób za 19, ile za 22.15, no i będziemy mieli podjętą jedynie słuszną decyzję, formalnie i nieformalnie. Witam w takim razie wszystkie nasze stałe widzki i stałych widzów oraz tych, którzy pojawiają się, bo codziennie są też zupełnie nowe osoby. To tylko przypomnę, dzisiaj pan profesor Zbigniew Mikołajko, filozof religioznawca, jutro, czyli w środę, pan profesor Tadeusz Gadacz, filozof, w czwartki dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, i tutaj od kilku tygodni już wyłącznie mówimy o tej ekonomii wojennej, o jej przełożeniu na świat, Europę i na Polskę, a w piątki pani profesora Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka. Oznacza to także, proszę Państwa, że w piątki widzimy się o godzinie 19 w ramach cyklu Let's Talk Extra. No i chyba warto przypomnieć, że w miniony piątek, 25 marca, Państwa i moim gościu był jeden z doskonalszych polskich socjologów, profesor Ryszard Cichocki, który obiecał, że powróci. A w najbliższy piątek, 1 kwietnia, to nie żart, o godzinie 19, Państwa i moim gościem będzie profesor Radosław Markowski, socjolog i politolog z Instytutu Spraw Publicznych. Najbliższy piątek, godzina 19, Let's Talk Extra, proszę Państwa. A więc dzieje się dużo, dzieje się coraz więcej. Programy dodatkowe w piątki o 19. Od maja planujemy kolejne pasmo, od poniedziałku do piątku. No a dzieje się to właśnie dzięki Państwu. Taka jest brutalna prawda. W tym tygodniu dziękuję pani Marioli, pani Oli, pani Ewie, panu Karolowi, panu Marcinowi, pani Uli, pani Krystynie, panu Darkowi, panu Piotrowi i panu Bartoszowi za to, że zdecydowali się stale wspierać naszą wspólną działalność. Albo za pośrednictwem zrzutki, albo za pośrednictwem stałego zlecenia bankowego. Wszystkich oczywiście nie udaje mi się wymienić, ale jak Państwo zapewne się domyślacie, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że nie tylko część z Państwa z nami jest, że nie tylko część z Państwa pisze, komentuje, dyskutuje, ale cały czas bardzo proszę, żeby ten odsetek osób, które nie tylko z nami są, zmieniał się na rzecz tych, którzy decydują się stale wspierać taki właśnie projekt. W sumie jedyny projekt, który tak szerokim frontem oddaje pole intelektualistkom i intelektualistom. Dzisiaj 123 program, przypominam, pierwsze 100 programów to wsparcie zaledwie ze strony 5% osób, które stale ten program oglądają na żywo i z odtworzeń. A więc moja prośba, korzystajcie, dyskutujcie, wyciągajcie wnioski, drodzy Państwo, ale nie tylko z nami bądźcie. Bądźcie także tymi, którzy
taki format, taki program, takie spotkania z intelektualistkami i intelektualistami wspierają nie tylko dobrą myślą, ale również stałym zleceniem finansowym raz w miesiącu. To nie muszą być wielkie pieniądze, to zależne od absolutnie pojemności Państwa portfela. Dzięki temu działamy, no i rozwijamy się, co zresztą widać. Za chwilę profesor Zbigniew Mikołajko, a skoro dziś wtorek, to jutro, czyli w środę, wspomniany wcześniej pan profesor Tadeusz Gadacz. I proszę Państwa, chciałem panu Kubie bardzo podziękować, że mogłem publicznie powiedzieć to, co powiedziałem i zachęcić wszystkich Państwa do finansowego wsparcia tej przestrzeni, w której możemy mówić to, co myślimy, mówić prawdę, nawet bolesną. I powiem taki zabawny dowcip, może niekoniecznie zabawny, który kiedyś profesor Tischner mi opowiedział, jak na pewnej podhalańskiej wsi Jasiek Wariat podpalił stodołę i cała wieś się zbiegła. A on się roześmiał i powiedział, no tak, podpalić miał kto, ale wszyscy się przyszli grzać za darmo. Proszę Państwa, pan Kuba podpala, ale za darmo się tego nie da ogrzać przy tym ogniu. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby wesprzeć tę przestrzeń wolnej rozmowy. Tak orzekł pan profesor Tadeusz Gadacz. Jutro o 21:00, jak to środę państwa i mój gość, uczeń księdza profesora Józefa Tischnera. Wieść miejska i gminna niesie, że kiedyś mieliśmy profesora Leszka Kołakowskiego, teraz mamy profesora Tadeusza Gadacza. No dobrze, w takim razie zaglądam do naszej checklisty, kto już jest z nami, kogo witamy. Panie Wojciechu, witam bardzo serdecznie. Pan Adam jest. No i to jest właśnie, proszę Państwa, przestrzeń internetowa. Nie, to nie trolle, tak się po prostu czasem dzieje. Pan Adam przywitany, pan Tadeusz także, wiosnę mamy, to i dobry wieczór. Oby dobry ten wieczór wreszcie był dla Ukrainy. O Ukrainie słów kilka jeszcze za chwilę, bo ona będzie związana z naszym gościem w przyszłym tygodniu. Pani Krystyno, witam, pani Wioletto także, pan Wojciech jest z nami, pan Krzysztof, witam wszystkich, dziś też ciekawy wieczór, tak, Dugin, proszę państwa, pani Grażyna, witam, pani Maria, wieczór Kuba, wszyscy starsi, mniej starsi i jeszcze mniej starsi. Pani Moniko, witam bardzo serdecznie, pani Alicja jest z nami, pani Ewa, pani Alicja, również jest pani Anna, witam pani Anno, wiejską pracownię tradycyjnie, bardzo serdecznie witam. Pan Piotr będzie więcej, bo profesor jest wspaniały i jedyny w swoim rodzaju. Tak trzymać i również pod tym się podpisuje. Pani Janie, dobry wieczór, pani Grzegorzu także, pan Beer jest z nami. Witamy, A&R. Pani Ela, panie Leszku, witam serdecznie, panie Marcinie, więc co to za obraz, panie profesorze? No państwo pamiętacie to, co było tydzień temu, za chwilę o tym obrazie oczywiście będzie. Pan Koraks, witam serdecznie, pani Bożeno także, pani Wioletto, kłaniam się nisko i pani Wioletto już na przykład oddaje głos na 22:15. Pani Anna wita wszystkich, my panią Annę też, pan Wojtek prosto z Niemiec, panie Wojtku, kłaniamy się, pani Anno także, pani Wanda ze Stanów Zjednoczonych, która tam godzina pani Wanda upali, bo to albo środek, albo wschód, albo zachód. Pani Wioletto również witam, pani Tola jest z nami, pani Maria, aż ja się lubię z państwem witać, naprawdę mówię to bardzo poważnie. Pani Aleksandro, kłaniamy się. I to nie jest tak, proszę Państwa, że my marnujemy teraz czas. Nie, to jest właśnie ta różnica pomiędzy nami a mediami mainstreamowymi. Jedna z wielu różnic. Tą główną, na którą zawsze zwracam uwagę, to jest właśnie ta, że goszcząc intelektualistów nie patrzymy na zegarek, nie przerywamy im co dwa zdania i nie stajemy przed nimi niejako. Nie ogrzewamy się w ich blasku. Dajemy im multum czasu i możliwości wypowiedzenia się. Pan Harry Piotr, witam
serdecznie. Proszę Państwa, to nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze skomentować pewną kwestię. Myślę, dość ważną kwestię. Ten obrazek wczoraj już się pojawił, ale dzisiaj wypadałoby się po prostu do niego odnieść. Na tej grafice widoczny jest papież Bergoglio i ukraińscy żołnierze. I ranna dziewczynka. I powiem Państwu szczerze, że jak przypatrywałem się tej grafice, to przyszła mi do głowy taka oto konstatacja. Papieże w czasach wojny to zazwyczaj albo tchórze, takie tchórzliwe indywidua, albo popierający zbrodniczy reżim, ten lub inny, królowie Kościoła. Obecny papież, wspomniany Bergoglio, to przykład tchórza, który apeluje o to, żeby strony zakończyły działania wojenne, zupełnie tak, jakby Rosja i Ukraina były w tej wojnie równoważnymi siłami i właściwie jakoś tak umówiły się na tę wojnę. Kościół katolicki pozostaje organizacją o bardzo wątpliwej opinii, mówiąc delikatnie, a jego obecny szef w tej właśnie sytuacji, w sytuacji wojennej, kiedy zbrodnicza, faszystowska Rosja pod wodzą rzeźnika Putina napadła na Ukrainę, staje się moralnym karłem, który nie potrafi wskazać, kto w tej wojnie jest zbrodniarzem, a kto ofiarą? Niby nic nowego, ale czasem warto powiedzieć to wprost i powiedzieć to bardzo, bardzo głośno i w sposób bardzo, bardzo jasny. Czas najwyższy, bardzo się cieszę, powitać pana profesora, pan profesor Zbigniew Mikołajko. Witam serdecznie, panie profesorze, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie, witam pani Kubono. Akcent był mocny, bywało jeszcze gorzej, to warto sobie uświadomić, bywali papieże, którzy z bronią w ręku atakowali jakieś tam terytoria. Na przykład był taki, który zdobył Bolonię w zbroi i z mieczem w dłoni i umieścił tam swój herb natychmiast. Byli tacy, którzy angażowali się, zwłaszcza w XX wieku. Była taka tura tak zwanych niemieckich papieży, którzy po stronie Niemiec, jednych, drugich, się bardzo mocno opowiadali. Były oczywiście przerwy, no, trzeba pamiętać, a nie 23, o Pawle VI, prawda? Tutaj ten moment też taki, żebyśmy nie mówili w jednej tonacji, ale generalnie dominuje, jeśli chodzi o dzieje papiestwa, ta tonacja czarna i to trzeba jasno powiedzieć. Z krwawą nutą często, prawda, to tak. W tym kontekście warto powiedzieć, a jest to ku temu okazja, że inną zupełnie postawę zajął przywódca jednego z tych pięciu historycznych patriarchatów chrześcijaństwa, czyli patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej, który akurat jest w Polsce i o dziwo, nie wiem, czy to z własnej woli to nastąpiło, czy pod wpływem Bartłomieja polski kościół prawosławny zaczął się odwiązywać nareszcie od Rosji, jednoznacznie wypowiedział się na ten temat, kto jest zbrodniarzem, a kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą, więc i wezwał do zaniechania tej zbrodniczej działalności, więc jakiś to jest plus, wydarzenie historyczne, jeśli chodzi o dziejowość polskiego prawosławia, to ono zawsze, jak czuło się związane zawsze z Moskwą i tam z rozmaitych... Profesorze, mam taką prośbę. Przed wojną było przejście. Profesorze, tak. Mam taką prośbę. Są zakłócenia. Mam prośbę. Proszę się rozłączyć i połączyć jeszcze raz. Dobrze? Właśnie. Proszę się rozłączyć, profesorze. Przepraszam. I jeszcze, państwa, jeszcze nic zatem, nie szkodzi. To jest program na żywo, proszę państwa. Jeszcze raz pan profesor się z nami za chwilę połączy, proszę państwa. A ja w tym czasie, nawiązując do naszego głównego tematu, czyli do osoby i tej nieradosnej twórczości pana Aleksandra Giliewicza-Dugina, przypomnę państwu, że tydzień temu w programie z panem profesorem Zbigniewem Mikołajką dużo było o odniesieniu historii
powiedzmy sobie, tej myśli, ideologii, którą uprawia Krzewi i popularyzuje Dugin i jemu podobni, było dużo odniesień historycznych, skąd to się wzięło, jakie były tego początki, jakie składowe. I dzisiaj ja postanowiłem rozpocząć to spotkanie z Państwem i z panem profesorem od informacji, że Dugin właściwie w swojej działalności na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo mocno ewoluował. Od około 2008 roku lansuje tak zwaną czwartą teorię polityczną. To jest tradycjonalistyczna odpowiedź na postmodernizm, liberalizm i postliberalizm. Według tej teorii pierwsza teoria polityczna to liberalizm, druga to marksizm, a trzecia faszyzm. Sama czwarta teoria polityczna to światopogląd w oparciu o postulat powrotu do tradycji, mitu i archaiki w okolicznościach postmodernistycznych. No i też całkiem niedawno, bo w 2016 Dugin zmienia retorykę i poglądy, z którego bezkompromisowego i totalnego antyamerykanizmu na taki bardziej wyważony i dzielący się na dwa osobne tory system przekonań. Ten pierwszy tor to jest Nowa Ameryka, czyli Ameryka kosmopolitycznych, mówiąc w skrócie, drugi to Stara Ameryka, czyli konserwatywna obyczajowo i populistyczna Ameryka, ta populistyczna między innymi, która była wykorzystywana i pompowana przez byłego prezydenta Trumpa. Widzę, że pan profesor jest już z nami. Panie profesorze, słyszymy się? Tak, tak, tak. Ja oczekuję. Dobrze. Cierpliwie. Pan wykona za mnie robotę, już pan to zrobił. No, bardzo dobrze, że pan przypomniał te podstawowe wątki duginowskiego myślenia. Ale ja mam jeszcze pytanie do pana. Ja mam na początku pytanie do pana profesorze, już panu oddaję głos, bo przyznam, że w mijającym tygodniu wczytywałem się zarówno w jego twórczość, jak i opracowania dotyczące jego osoby. I zanim panu zadam to pytanie, to mam jeszcze taka jedna rzecz mi do głowy przyszła. Zanim zaczęliśmy program, profesorze, to pan powiedział, że po naszym ostatnim programie coś pan zauważył. Co to było? No właśnie. Nagle się posypało, bez nawiązywania do naszego ostatniego programu, w tym czymś, co pan nazywa nurtem mainstreamowym mediów, mnóstwo tekstów pisanych, gadanych o Duginie i Putinie. One były słuszne ze wszech miar, tylko że miały to właśnie to, pomijały to, że źródło tej inspiracji, czyli naszą ale rozmowę. Pocieszę pana profesorze. Oczywiście gdzieś tam i państwa. Trzeba też oddać sprawiedliwość. Byli tacy ludzie, którzy wspominali, no, znający Rosję i mający świadomość. No tak, mający, ale przepraszam, obaj zauważyliśmy, proszę państwa, że po zeszłotygodniowym... Był taki... Obaj zauważyliśmy, że po zeszłotygodniowym programie pojawił się dokładnie spontaniczny wysyp nagłego zainteresowania Duginem. I to nie jest, proszę państwa, tylko jednorazowy przypadek. Jeśli byście państwo porównali agendę mediów mainstreamowych i to, co my tutaj robimy, to bardzo często zdarza się, że wątki, które poruszamy w naszych spotkaniach, potem mają odbicie w mediach mainstreamowych, a to niestety, i mówię to z bólem, oznacza taki mocno intelektualny prymitywizm tych mediów, które nie są w stanie same w większości wypadków wykrzesać z siebie treści, tylko po prostu ją opowiadają. Ale nie to jest najważniejsze. Pytanie, profesorze, dotyczące Dugina. Na bazie tego, co ja zdążyłem przeczytać... Ważniejsze jest, no, jest... Dobrze, że pan wie. Tak. Słucham? Na bazie tego, co ja zdążyłem przeczytać, słyszymy się, profesorze? Tak. Słyszymy się, tak. Dobrze. Na bazie tego, co ja zdążyłem przeczytać, pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy te idee, ta ideologia, która jest promowana przez Dugina i jemu podobnych, podchwycana przez Putina, czy one są odpowiedzią na
rozpad Związku Radzieckiego i idei, które leżały w fundamencie Związku Radzieckiego. Chodzi mi o to, czy nie mogła pozostać próżnia. W związku z tym skupiono się na takim, a nie innym nurcie, gdzie grunt nie tylko w Rosji, tylko w ogóle w państwach postradzieckich na taką ideologię jest bardzo, bardzo podatny. Czy to była odpowiedź na brak tej idei wspólnoty Związku Radzieckiego? To był raczej, ja się będę z uporem maniaka tej myśli trzymał, to był powrót do tego czegoś, co na krótko zostało zerwane wraz z decyzjami Gorbaczowa, który uruchomił procesy, których wcale nie chciał uruchomić, a później ta epoka jelcynowska, gdzie rzeczywiście zabełtało się, gdzie rozpadły się struktury. A to jest po prostu powrót na lat ścieżkę. Dodaje się różne rzeczy, ale w gruncie rzeczy dodaje się różne wątki, różne myśli. Często właśnie tak metodą chałupniczą, jeśli chodzi o pracę intelektualną, chociaż nie odmawiam tutaj Duginowi pracowitości, wręcz przeciwnie, jest to szaleńczo wręcz pracowity człowiek. Ale jest to to przypomina zresztą czarną swoistą historię. Właśnie taką czarną skrzynkę, w której jest to samo na wejściu, co ile jest na wyjściu. Znaczy zaczynamy od czegoś, później jest ta czarna, ciemna przestrzeń, coś się w niej kitłasi i wyłazi znowu ten sam diabeł. Ma to trochę inną komeszkę, inne cokolwiek może widły, ale to jest w gruncie rzeczy stare diabelstwo. Chciałem o czymś przy okazji Dugina powiedzieć, żeby coraz oderwać się od tej nieciekawej. No, jeszcze jeden tylko wątek, mianowicie on stracił w pewnym momencie zaufanie i sympatię Kremla, ale to krótko trwało na parę lat, kiedy gdzieś tam w okresie bodajże inwazji na Krym wymachiwał kałaszem i krzyczał zabić, zabić. No więc to nie jest to znaczy ujawniając jak gdyby podskórne intencje tego wszystkiego. Ale ważny wątek. Wątek, który ja wspomniałem opowiadając Państwu trochę o Duginie, że jest takim wcieleniem Jurodiwego, czy też upozowaniem na Jurodiwego, czyli jakiegoś bożego szaleńca, prawda, i w wyglądzie, w sposobie bycia, i w takiej ekstazie, i w patosie swoistym. Ale to jest kłamstwo. Tradycja ruska zna oczywiście to od samych początków owego bożego szaleńca, postać, który odgrywał zupełnie inną rolę niż to odgrywa Dugin i jemu podobnie. Mianowicie tę postać Państwo może znają ze wspaniałej opery Musorgskiego Borys Godunow, chociażby czy z filmu Rublow, wspaniałego filmu Andrzeja Tarkowskiego. Na te figurusie. Otóż Jurodiwy to był ktoś, kto w systemie absolutnej władzy, absolutnego samodzierżawia i absolutnej przemocy, korzystając z tego czegoś, co się nazywa świętym szaleństwem, dopuszczalne to w rozmaitych kulturach, poddawał władzę krytyce. Poddawał władzę krytyce. Zachowywał się oczywiście dziwnie, chodzili ci ludzie widzieli często nago, wykonywali rozmaite czyny i gesty właśnie uchodzące, czy będące po prostu aktami szaleństwa, nawiedzenia, błazeństwa, bo tam się wszystko mieszało. Z czasem jednak, jak system imperialny rosyjski
moskiewskie, o tak trzeba powiedzieć, Krzebu, to pojawiły się rozmaite pomysły na to, co z jurodiwymi zrobić. I zaczęto najpierw czynić starania, pojawiły się takie wypowiedzi w piśmiennictwie moskiewskim, żeby zacząć odróżniać jurodziwych prawdziwych od jurodziwych fałszywych, których zresztą też nie brakowało, ale intencja tego była jasna. Chodziło o stłumienie również tej uświęconej przez tradycję archaicznej praktyki. Po drodze gdzieś mieliśmy te takie wcielenia literackie, jak idiota Dostojewskiego, który jest właśnie takim świętym i o tą świętym szaleńcem, ale to tak na marginesie, aż nastąpiło to coś, co obserwujemy w postaci Dugina. To znaczy ktoś, kto się pozuje na świętego szaleńca, nie jest krytykiem władzy, a jej apologetą, jest jej kapłanem w gruncie rzeczy. Czyli to napięcie, które w kulturze dawniejszej ruskiej istniało między kapłanem, a w wersalny sposób przez wspomnianego przez pana Kubę Leszka Kołkowskiego, zostało w gruncie rzeczy zamienione na dwie figury kapłańskie, tylko jedna jak gdyby świecka, druga wpisana w cerkiewność, prawda? Cyryl i Dugin zatem, patriarcha Cyryl i Dugin to jest ten sam diabeł, tylko w innej masce, w innym przebraniu. I to zostało ukradzione. Krótko mówiąc, Rosja stała się, Rosja moskiewska stała się tak szczelnym systemem, że nawet tej niesamowitej tradycji nie pozwala na istnienie, prawda? Bo takich ludzi zaczyna zamykać, poczynając od Czadajewa w XIX wieku, do psychuszek, do zakładów, do umysłowo chorych, ale po prostu ich bezwzględnie niszczyć. Zresztą gdzieś tam mamy z taką opowieścią do czynienia w tej znanej powszechnie w Polsce i na świecie powieści Buchakowa Mistrz i Małgorzata, gdzie te oscylacje z udziałem jeszcze diabła. No, diabeł w tym momencie zaczyna spełniać funkcję krytyczną i diabeł występuje jako rzecznik jakiejś tam sprawiedliwości w tak niesamowitym, strasznym, groteskowym jednocześnie, karykaturalnym świecie. I ja bym z Duginem już skończył, bo ten facet mnie najzwyczajniej w jakiś sposób, on jest groźny, ale to się już stało, to znaczy ten scenariusz jest realizowany. I tak zwana denazyfikacja Rosji, której jestem zwolennikiem, chociaż nie wiem, jakie siły mogłyby to urzeczywistnić, ale może kiedyś historycznie, może państwo tego dożyjecie. Oby jak najprędzej to się stało, oby jak najmniejszym kosztem będzie możliwa denazyfikacja Rosji. Wtedy Dugin nie będzie potrzebny, prawda? No ale żeby się to stało, musi się rosyjski system i rosyjski imperializm ludowy, który ogarnia dzisiaj w sposób zupełnie zachłanny. Z 80% rosyjskiego społeczeństwa, które dopuszcza chociażby to, żeby ich synowie ulegali demoralizacji, albo żeby wojennej, albo żeby czynili to z rozkoszą swoistą i satysfakcją, albo żeby co o zgrozo ginęli na tej strasznej, nikomu niepotrzebnej wojnie na Ukrainie. Więc to tak. Podstawową materią, w której Dugin operuje, jest pewna rzeczywistość mityczna i dzisiaj chciałem
Dlatego zapowiedziałem ten obrazek, żeby pokazać, jak się takie operacje. Proszę pana Kubę. O, pan Kuba pokazał już obrazek, ale jeszcze do niego wrócimy. Obrazek Wiktora Wasnecowa, czyli bohaterowie, mocarze, bo to się rozmaicie nazywa. Za chwilę do tego wrócimy. Otóż jest tak, że i to dotyczy wielu narodów. W XIX wieku, zwłaszcza w jego końcówce, początku, w pierwszej części XX wieku, pewnego typu malarstwo zaczęło zapełniać wyobraźnię masową swoimi mitami, bardzo odległymi od tego, co historyczne i co służyło, was nieco, jak malował ten obraz, to z nadzieją, że będzie on służył wychowaniu społeczeństwa rosyjskiego, jak mówił. Panie profesorze, muszę wejść w słowo. Malarz, ten obraz akurat... Panie profesorze, przepraszam, że przerywam. Także... Muszę wejść w słowo. Są problemy, to już stwierdziliśmy niestety, znowu. Z jakością internetu u pana. Zrobimy tak, profesorze. Połączymy się telefonicznie. To... No niestety, tak się dzieje. Ja też to widzę w kwestii naszej komunikacji. Ja muszę pójść po telefon. Okej, na spokojnie. Ja muszę pójść. Dobrze, więc proszę pójść po telefon i ja za chwilkę do pana dzwonię i wracamy do rozmowy. Dzisiaj, proszę państwa, przez telefon. Nie chcemy, żebyście się państwo już nie będę do nich dobra. Dobrze, profesorze, tak robimy. Profesor Zbigniew Mikołajko za chwilę, proszę państwa, się pojawi znowu. No nie chcemy po prostu, żeby tak rwało to połączenie. Niestety to są pewne ograniczenia, internetu. W związku z czym bardzo chciałbym, żeby pan profesor kontynuował dzisiaj to, co ma do powiedzenia. Natomiast dzisiaj zrobimy to tak, że pan profesor będzie z nami na łączu telefonicznym, proszę państwa. Myślę, że nic złego się nie stanie. Ważna jest treść czasami, a nie forma, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że miło i sympatycznie jest widzieć się. Natomiast wolę, żebyśmy słyszeli bardzo wyraźnie i bez przerw pana profesora i jakoś przeżyjemy to, że pan profesor Zbigniew Mikołajko będzie dzisiaj z nami w warstwie audio, a nie wideo. Ważne, proszę państwa, że będzie. Tak mogę powiedzieć. Łączymy się z panem profesorem, który pewnie za chwilę podejmie połączenie. Tak, jestem, panie Jakubie. Właśnie szukałem telefonu, który włożyłem gdzieś do poza sferę, że tak powiem. Już wracam do państwa, do pana. Super. Oddaję panu głos, profesor Zbigniew Mikołajko. Dobrze. Także, proszę państwa, zacząłem mówić. Proszę mówić, profesorze, słyszymy się. Całkowicie zniknął mi widok. Halo? Tak, profesorze. Profesorze, my się słyszymy. Dobra, więc zacząłem mówić z państwem o tym, że w końcu XIX stulecia, na początku stulecia XX, no, ale głównie ten XIX wiek, różne kultury, które zaczęły produkować pewne obrazy, które takie stały się obiegowymi mitami, które
zaludniły wyobraźnię milionów i utrwaliły się. U nas mistrzem, arcymistrzem czegoś takiego był Jan Matejko, którego wszyscy ponoć dobrze znamy i wszyscy kochamy, który w tych najbardziej znanych swoich dzielach, a zwłaszcza w bitwie pod Grunwaldem, wyczyniał takie chocki-klocki, zabawne skądinąd. Niemniej jednak patrzymy na naszą dziejowość, na nasze doświadczenie historyczne, na naszą tożsamość poprzez pryzmat tego rodzaju dzieł. I takim filtrem, czy mechanizmem jest obraz Wiktora Wazniecowa. On żył bodajże w latach 1848-1923, jak pamiętam. Coś takiego, czy 26, a to mniejsza, rosyjsko-radzieckie, jak widać tutaj malarz. I obraz, który Państwu pokazałem, jest takim obrazem, tak mocno zaludniającym rosyjską wyobraźnię masową, że bo ja wiem, co trzecim przynajmniej domu rosyjskim on sobie wisi. Obok wspaniałych pejzaży morskich Iwana Ewazowskiego, to ormiańskiego pochodzenia z Teodozji, malarz, głównie taki dramatyczny obraz Dziewiąta fala, przed uderzeniem ostatniej fali sztormu. W dzisiejszych czasach to jest ten krymski, ormiańsko-rosyjski malarz jest w sam raz, czy żydowsko-litewski z pochodzenia malarz Izaak Lewitan, taki sentymentalny, tkliwy, z rosyjską jesienią albo ze słynnym obrazem Wieczorny dzwon, który jest także tekstem pieśni. Natomiast ten Wazniecow. To ja może zacznę od osobistego wątku. Trochę się oderwę od Wazniecowa, od tego wielkiego. Powiem tylko, że to wielkie płótnisko, bo to wielkie płótnisko, prawie 3 metry na 4,5 metra, które wisi w galerii Treciakowskiej na poczesnym, w Moskwie, na poczesnym miejscu. Wazniecow malował niesłychanie długo. Pierwsze szkice gdzieś tak powstały na początku, takie ołówkowe czy tuszem, na początku lat 70. XIX wieku. Później powstały szkice olejne. A malowanie rozpoczęło się w 1880 roku i skończyło w 1898. To prawie 30 lat pracy myślowej i artystycznej nad tym dziełem, które z miejsca oczywiście zdobyło serce i duszę i duszę Rosjan. To tak się właśnie stało. Kogo przedstawia ten obraz, co jest jego tłem? Ono przedstawia trzech mitycznych najważniejszych bohaterów tradycji rosyjskiej, ale mitycznych. Mianowicie ten pan największy taki na środku to jest Ilja Muromiec, ten z włóczniem, ten z mieczem, ten niejaki Alosza Popowicz, a ten z łukiem to Dobrynia Nikitycz. To są bohaterowie bylinni. Co to znaczy, że to są bohaterowie bylinni? Otóż to są bohaterowie, którzy ujawniają się, zyskują taką swój kształt najpierwszy i taki, powiedziałbym, cokolwiek kanoniczny w tak zwanych bylinach, czyli pieśniach ludowych rosyjskich śpiewanych białym wierszem, czy recytowanych raczej, o określonym jednak rytmie. Nazwa bylina bierze się stąd, że odnosi się do tego czegoś, co się określa po rosyjsku słowem byl, czyli to, co jest prawdziwe. Proszę zobaczyć, to jest pierwsze, no to, co było naprawdę, prawda? W odróżnieniu od opowieści fikcyjnych. Tymczasem oczywiście byliny są zupełną fantazją oderwaną
od jakiejkolwiek historyczności, od jakiegokolwiek historycznego obrazu. Są po prostu takim snem baśniowym. Snem baśniowym. I tutaj na moment zawieszę swoje mówienie bezpośrednio o tym obrazie, ale chciałem powiedzieć, bo to ważne jest i jak na niego trafiłem. Otóż taka osobista opowieść, wybaczcie Państwo drodzy, bardzo osobista. Otóż miałem 6 lat i z mamą chodziłem do pani Zofii Owczarewicz, to była taka, która na sąsiednią ulicę, to była taka pokątna Krawcowa. Było mnóstwo takich kobiet na każdej prawie ulicy za wczesnego komunizmu, za stalinizmu, za Gomułki wczesnego jeszcze, które dorabiały pokątnym szyciem, poza wszelkim systemem. Jeśli miały jakąś maszynę do szycia, z różnych względów to się opłacało, bo to, co było w sklepach, było nędzne, nie dawało się do użytku, trzeba było to jakoś przerabiać, no i te kobiety, z reguły gospodynie domowe, miały jakieś pieniądze. Otóż strasznie się tam matka zamawiała jakieś przeróbki, czasem dla mnie jakieś spodnie były szyte. Ja się tam strasznie z reguły czekając, aż te przymiarki się skończą, nudziłem i z nudów zacząłem coś przeglądać. Zacząłem z nudów coś przeglądać. To coś to było pismo Aganioł. Pismo Aganioki, które było takim propagandowym, w milionach rozsyłanym, sprzedawanym obrazem szczęśliwego sowieckiego ładu. Pani Zofia miała jakichś krewnych, którym się nie udało dotrzeć do Polski na Kresach. I oni przysyłali jej ten miesięcznik. Było pismo dla młodzieży. Ogienek, da się na polski. Na rozkładówce tego czegoś były najbardziej znane obrazy rosyjskie w pełni sferi kolorów. Na lakierze jakimś takim. To zupełnie było coś niesamowitego. Ja właściwie nie udawało mi się nigdy zobaczyć wcześniej tak pięknych, tak kolorowych obrazów, które musiałem sobie wyczarować w własnej głowie, czytając chociażby rosyjskie wspaniałe bajki o żart ptaku, czy słuchając tego, czy o koniku garbusku chociażby urocze, ale to było coś innego. Bogatyra, czyli trzej bohaterowie i to utkwiło w moim myśleniu, w tej myśli dziecinnej tak bardzo, że ten obraz mnie cały czas jakoś nawiedzał i z czasem zacząłem odczytywać rozmaite jego sensy, mniej lub bardziej okryte, mniej lub bardziej jawne. I specjalnie podkreślam tę dziecinność mojego odbioru, bo to jest skierowane w gruncie rzeczy do duszy dziecinnej, którą trzeba uformować dopiero. Czyli to ta rosyjska paideja, sowiecka paideja, ale moskiewska paideja. Właśnie tak tu świadomość zbiorową jako duszę dziecinną, która wymaga plastycznej obróbki, koniecznie w systemie niejakiego makareniki, autora stalinisty, autora słynnej powieści, dokumentarny poemat pedagogiczny. No też przeczytałem nieco później, kiedy już trochę bardziej zacząłem czytać. No więc w każdym razie tak, no i wracam do teraz, więc
Ten stan świadomości jest tutaj ważny i ta obróbka plastyczna i ta mocna wymowa tego obrazu. Ta mocna wymowa tego obrazu. Bo o co chodzi? Po pierwsze, ci trzej jeźdźcy należą, powiedziałem, że zostali wyprowadzeni z rosyjskiej tradycji bylin, z tych opowieści ludowych i pieśni, z recytacji ludowych XVII wieku. No dobrze, ale one się, te opowieści, jakoś dzieliły i miały rozmaite warstwy. I tutaj też zostaje dokonana pierwsza jak gdyby operacja. Mianowicie była ta warstwa najstarsza, taka jeszcze bardzo archaiczna, gdzie się pojawiały postacie takie jak Wołga, Sysławowicz, różni magowie, czy różne olbrzymy, jak Światogór, Siłacze i tak dalej. Ta najstarsza jeszcze przedchrześcijańska, która wszystko przyświtywała. Była warstwa nowogrodzka, bo Nowogród pierwszą był stolicą tej najwcześniejszej Rusi, Nowogród Wielki, zanim Włodzimierz przeniósł go do Kijowa. No i była ta warstwa baśni czy opowieści nowogródzkiej, to jest kupcu Sadko chociażby, który zawędrował w podmorskie krainy. Jest taki obraz Ilii Repnina, Sadko w podmorskiej krainie, ożenił się z królewną, pożenił swoich towarzyszy podróży jakoś tam. No to baś pełna, urodziwa i bez kontekstu politycznego. Jest wątek kijowski. I właśnie wątek kijowski jest tutaj ważny, bo ci trzej faceci na koniach, których Państwo widzą, to są nie darmo to, prawda? Oni są tymi naczelnymi katarami tych i oczywiście tam są różnych epok historycznych pomieszane z ładu i składu. Ale z jednej sięgają gdzieś tam do co są. Kara w różne epoki. No, proszę Państwa, chyba dzisiaj mamy, proszę Państwa, problemy techniczne. Te problemy techniczne związane są z zasięgiem pana profesora. Nie chodzi o to, że zganiam to wszystko na pana profesora, tylko chciałbym, żebyście Państwo widzieli, że po naszej stronie wszystko działa. Spróbujemy się z panem profesorem połączyć raz jeszcze, bo to czasem jest sprawdzona metoda. Z góry Państwa przepraszam, ale to są właśnie ograniczenia niestety współczesnego internetu. Panie Jakubie, drodzy Państwo, może już będę słyszalny na tym głównym. Dobrze, próbujemy, profesorze, w takim razie. Próbujemy. Profesor Zbigniew, proszę Państwa. Dzisiaj coś wydaje się, że to lepiej działa. Tak. Widocznie potrzebowało odpoczynku ode mnie. Profesor Zbigniew Mikołajko. Profesorze, proszę kontynuować. No więc to jest charakterystyczne, że ci trzej bohaterowie, ich losy, czyli
od Białego Konia zaczynam, czyli Alosza Popowicz, Ilja Muromiec i Nikita Dobrynicz. Ci trzej bohaterowie są związani jakoś tam z dworem Włodzimierza Wielkiego, który to jest ten okrutny, ale potężny i świetny władca, który zjednoczył tą pierwotną, pierwszą Ruś kijowską, który też dokonał chrztu Rusi. Więc są związani w sposób często przedziwny, ale najpierw może o samych bohaterach. Najważniejszy z nich, ten pośrodku na czarnym rumaku, Ilja Muromiec, to jest chłopski syn, który przez 33 lata przesiedział na piecu, aż został uzdrowiony przez dwóch pielgrzymów miodem i od tego czasu rozpoczęła się jego cudowna działalność i taka, która polegała na tym, żeby walczyć z wrogami. Pokonał bodajże i Hana Ordy, jako Kalina, i pokonał zmieja, smoka. W każdym razie dokonał iluś czynów bohaterskich, które zawsze łączyły się ze zwalczaniem tego, co obce, co nie nasze, w obronie rdzennej ziemi. Oczywiście miał przekonanie co do własnej wartości, bo kiedyś się na Włodzimierza, i tutaj coś się rozpoznamy, obraził, bardzo się obraził, bo nie został zaproszony na ucztę. W związku z tym poburzył cerkwię Kijowa. Coś tutaj słyszymy. I ten heroiczny czyn, prawda, który został mu wybaczony, oczywiście przez władcę, go wpisuje, jest jednym z czynów, którego wpisują w mitologię. Ten na białym koniu, Alosza Popowicz, syn Popa, jak sam jego przydomek wskazuje, był człowiekiem cokolwiek, no, mało rycerskim, powiedziałbym, chociaż dzielnym. Mianowicie nieodpowiedzialnym, bezczelnym, uwodzicielem, także próbował uwieść między innymi żonę Nikity Dobrynicza, tego na bułanym koniu. Później przy kolejnej próbie uwodzenia jakiejś tam siostry dwóch mitycznych braci, walczył z tym, co obce, ciemne i podziemne, to jest ze zmiejem, ze smokiem. Któryś z nich, nie pamiętam, który zabił też Soławieja Rozbójnika, taką postać groźnego, mitycznego stwora, który i wreszcie jedyna właściwie tak naprawdę rycerska postać, jeśli chodzi o tę tradycję bylinną w całej tej opowieści, to jest Dobrynia Nikitycz, świetny łucznik, znakomity szachista, świetny muzyk, absolutnie rycerskiego ducha. I teraz gdzie oni są, bo to jest istotne. Oni gdzieś są, na ukraińskim stepie. I cóż oni robią? Otóż strzegą tego stepu czyń. Pani Ewa napisała dobrze, że nie są to cztery jeźdźcy apokalipsy. To są na swój sposób, pani Ewo, jeźdźcy apokalipsy, tylko czy szeregu takich historycznych
apokalips, prawda, które się zdarzają. Tak, tak. To się. I oni na tym patrzą, czy zza horyzontu na razie jest spokojnie. Jest to spokój z. Ten popał. Profesorze, czy pan mnie słyszy? Uraz Putin w rosyjskiej tradycji. Profesorze, czy pan mnie słyszy? Profesorze, mamy za 20. Słyszy mnie pan dobrze? I teraz chcę domknąć. Jak to pracuje? Natomiast profesorze, mi chodzi o coś innego. Profesorze, muszę panu wejść w słowo, bo cały czas mamy dzisiaj problemy techniczne, jak widać. Ja podejrzewam, że to jest kwestia zasięgu u pana, profesorze, bo po naszej stronie wszystkie te wskaźniczki pokazują, że jest OK. To nie jest absolutnie zrzucanie winy, ale moja propozycja jest taka, profesorze, żeby nie męczyć pana i nie męczyć państwa, bo to jest cholernie ważny temat. Nawet nie szybko domknąć, profesorze, bo cały czas pana zawiesza, cały czas pana przerywa. Ja bym zrobił tak, taką mam propozycję, na gorąco, profesorze. Jutro o 21:00, są takie dni, kiedy to po prostu tak działa, no nic na to nie poradzimy. Jutro o 21:00 spotykamy się z profesorem Tadeuszem Gadaczem. Pytanie, profesorze, czy moglibyśmy, czy dysponowałby pan czasem, żebyśmy po programie z profesorem Gadaczem mogli jutro się połączyć i niejako, odpowiadając na państwa zapotrzebowanie i na ważność tego tematu, zrobić program o 22:00. Ja oczywiście tak, ale ja potrzebuję 10 maksimum minut. Spróbujmy. Tak, profesorze, tylko cały czas pana zawiesza. To jest ten problem. I my wszyscy tracimy... No, ale ja mam wrażenie, że jest na odwrót. Dobra, nie spierajmy się. Podejmijmy jeszcze jedną próbę. Dobra, Jeszcze jedna próba. Okay. Jedna próba, bo tak naprawdę jeszcze jeden istotny wątek. Taki, który wydaje się nam drobiazgiem, ale ten drobiazg to są szyszaki tych panów. Czapeczki, które mają na głowie. Otóż one się zadomowiły w Rosji jeszcze inaczej. W 1918 roku ludowy, widzicie państwo te czapki, w 1918 roku ludowy komisariat do spraw wojskowych, czyli Ministerstwo Obrony Rosji Sowieckiej, rozpisało konkurs na mundury Armii Czerwonej. I czapka tej nowej armii została zaprojektowana właśnie przez Wasniecowa, autora tego obrazu, zgodnie z przetworzeniem tego szyszaku. Jest spiczastą czapką znaną skądinąd. Ona weszła w użycie w jesienią 20 roku, najpierw w piechocie, a później w oddziałach Frunzego i Budionnego. Stąd ta nazwa Budionówka. I stała się taką ikoną sowieckiego soldata, a przede wszystkim walecznego czekisty. Na rozmaite sposoby, w propagandzie. Przede wszystkim w tych plakatach wojennych około 1917-20 roku, za sprawą głównie takiego grafika rosyjskiego, angielskiego pochodzenia Dmitrija Mura. To był najwybitniejszy z tych plakacistów. No, w części państwa się zapewne on skojarzył, mianowicie ten słynny plakat z facetem w takiej spiczastej czapce, który celuje w widza
wyciągniętą palcem, z ręką wyciągniętą i wzywa widza, żeby został ochotnikiem, oczywiście w walce rewolucyjnej, w wojnie rewolucyjnej. To pojawiło się wszędzie, na pudełkach te budynówki, na pudełkach na pudełkach papierosów, prawda, w reklamach nawet. Była przede wszystkim w opowieściach, na okładkach książek o bohaterskich czekistach pogranicza walczących z basmaczami w Azji Środkowej. Taką książkę czytałem nieco, czy basmaczami, czyli obrońcami niepodległości gdzieś w Azji Środkowej, atakowanymi przez Rosję. Pojawia się także w filmie Hoffmana przedwcześnie, bo jak powiedziałem, na jesieni 20 roku ta czapka, ikona rosyjskiej, sowieckiej, czerwonej armii z czerwoną gwiazdą po środku, tam gdzie powiem, polscy żołnierze noszą orzełek. Co ciekawe, pojawia się w zwierciadlanym odbiciu w propagandzie hitlerowskiej. Mianowicie propaganda hitlerowska, poczynając od 1938 roku, w czasie wojny, w latach 40., także sięga po obraz faceta w takiej właśnie spiczastej szapce, ale Ilja Muromiec, Dobrynia Nikity czy Alosza Popowicz. I przedstawia takiego rosyjskiego potwora, który morduje, gwałci, niesie jakieś skrwawione ciała, taki olbrzym. To twórcą tych propagandowych hitlerowskich rzeczy był niejaki Erik Schilling. Powiem jeszcze tak. Era tej czapki w sensie materialnym, faktycznym zaczęła się kończyć w czasie wojny zimowej z Finlandią w 1940 roku, kiedy okazało się, że ta ikoniczna, ta symboliczna czapka woja ruskiego nie sprawdza się w warunkach zimowych, a w latach 1944-1945 wyszła zupełnie już z użytku. Na tej wielkiej defiladzie, paradzie zwycięstwa prowadzonej przez Żukowa już tych czapek nie ma. Ale ona została w rosyjskiej wyobraźni, ciągle jest też przedmiotem marzeń kolekcjonerów, żeby dopaść taką czapkę na wielu obrazkach w micie rewolucji i tak dalej, ona jest obecna. I jeszcze sami bohaterowie, mianowicie też podlegają takim kiczowatym materializacjom. Mianowicie, co to znaczy kiczowato? Że stoją sobie chwacko na takich kiczowatych, hiperrealistycznych pomnikach w tych podłych, wielkie takie trzy olbrzymie postacie, skrojone cokolwiek według tego obrazu Wazniecowa, chociaż nie, czasem konno, czasem pieszo, w Kozielsku, tam gdzie wymordowano, podłym miasteczku, nędznym rosyjskim miasteczku, tam gdzie między innymi wymordowano polskich oficerów, są takie trzy figury. Bo jest jeszcze coś charakterystycznego i to niechaj będzie puenta. Ten obraz jest kiczowaty w gruncie rzeczy. A bardziej jeszcze te wcielenia, prawda, te pomniki, ta cała ikonografia. A, i całe mnóstwo filmów rosyjskich, także dla dzieci, animowanych o losach tych trzech postaci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest to z okresu także w ostatnich napaści na Ukrainę. Pojawiły się takie trzy animowane filmy, także filmy tak, gry internetowe. No po prostu to ciągle żyje, chociaż ma to obraziszcze całe dobre 100, 130 lat, prawda? Znaczy prawie 130
130 lat. Ale jest, jest rzecz zupełnie, zupełnie niesamowita w tym wszystkim, że jest strasznie ważna dla wszelkiej kultury, jeśli można to nazwać kulturą autorytarnej, zbieg kiczu z tą kulturą, czy kicz odgrywa ważną rolę. Jest to kicz mitologiczny, tutaj o tym opowiadałem, ale jest też kicz sentymentalny, prawda? W kulturze niemieckiej to będą wszystkie jelenie na rykowiskach i tak dalej, a tutaj obrazy Szyszkina, czy przekształcane w kicz także obrazy, piękne obrazy morza Ajwazowskiego, czy piękne obrazy jesieni Izaaka Lewitana, wielkich, wspaniałych malarzy, ale w takiej masowej produkcji to one stają się, zaczynają odgrywać taką rolę jak słoneczniki Van Gogha, które w drobnomieszczańskich domach, prawda, wiszą, są symbolem udziału. Tak. Pamiętam też, gdy pan Michał pisze, w jednej przestrzeloną czerwoną gwiazdę na czapce, jeszcze na głowie od dziecka zastanawiała mnie historia. Dzięki panu profesorowi już wiem. Bardzo dziękuję to za... No to, prawda, w tych sowieckich, prawda, w tej całej... To nie przestało być, to ciągle jest, to, prawda? I w dodatku buduje się temu archaiczną, odległą przeszłość, a to są wszystko produkty stosunkowo świeżej daty, podobnie jak ruskie baby i matrioszki z tego samego czasu, bo ruskie baby matrioszki, te lalki, w których wszystko wcale nie są ruskie, tylko japońskie, zostały zawłaszczone. Żona właściciela fabryki była entuzjastką kultury, przebrane w stroje rosyjskie w końcu XIX wieku, wtedy, kiedy was nieco... I tak to się dzieje, to znaczy nic własnego, jeśli... prawda? O, ktoś Abrahama Molsa, tak. Czy rosyjska trojka? Nie, rosyjska trojka to jest zupełnie jeszcze inna, jeszcze inna sprawa. Trojki to, zresztą mamy polskie obrazy wspaniałe, chociażby Wierusza Kowalskiego z trójką koni i tak dalej. No więc to zupełnie co innego. Profesorze drogi. I tutaj, chciałem się pochwalić. Czy mogę się pochwalić i zaprosić? Ale, tak, ale najpierw, profesorze, ja muszę mieć do pana prośbę, taką jak miałem wcześniej. Czy dysponuje pan jutro czasem o 22:15? Wolałbym nie. W takim razie, z całym szacunkiem, po prostu. Ale ja to rozumiem, ja profesorze. Mam strasznie zaległą pracę doktorską. Dziewczyna napisała 940 no stron. Tak to wygląda. Połowę po hiszpańsku, francusku. To w ogóle grubo. Profesorze, połowa tego programu. Profesorze, połowa tego programu nam uciekła. Tutaj państwo dają znać. To może wrócimy jeszcze jakoś inaczej od innej strony do spraw. Dobrze? W lepszych okolicznościach przyrody. Profesorze. Nie jutro zaraz, ale chociażby w przyszłym tygodniu. Trochę dobrze. Inaczej. Trochę z innymi ikonami, dobrze? Dobrze, to ja mam taką prośbę. Państwo zobaczyli, ja mówiłem taką, różnych to ja rzeczach, taką, prawda? To ja mam taką prośbę, profesorze, żebyśmy państwu dali szansę na pełnię tego spotkania, to umówmy się za tydzień o 21, ale minimum do 22:30. Możemy się tak umówić? Ja chętnie. Natomiast rzeczywiście, bo już nie chciałbym dziewczyny gnębić, już zaległe to jest. Chciałem się pochwalić i zaprosić. Proszę bardzo, proszę, profesor się chwali. Autorek dla, ona nie zaszkodzi, wyszła właśnie
Wyszła właśnie czwarta moja książeczka poetycka i będzie, nazywa się to Teraz i Zawsze. Tam są dość apokaliptyczne, jak mówią pierwsi jej czytelnicy i jacyś krytycy. Natomiast jeśli Państwo zapłąkają się albo mieszkają gdzieś w pobliżu, na Śląsk, 8 kwietnia o 18, 8 kwietnia 18, w Mikołowie, w Instytucie Mikołowskim, który jest wydawcą tej książki, odbędzie się promocja tej książeczki. Zastanawiam się, czy na tak zwaną zanętę nie przeczytać czegoś z tej książeczki, takiego, co by było na czasie. Ona nie jest oczywiście rymowanką, ale chciałem taki wiersz, który jest opowieścią o strasznej przemocy, która ma swoje, powiedziałbym, swoje wiekuiste, dlatego się ten tom nazywa zresztą Wcielenia. Gdzie to jest, bo tych wierszyków zebrało się trochę i nie mogę, że tak powiem, tego odnaleźć, co chciałem wam przeczytać, moi drodzy. A bardzo, bardzo wydaje mi się, sam zostałem, o jest, on jest na samym początku, niemalże. Pozwolicie, że przeczytam ten, nazywa się to pewien motyw z pierwszego listu do Koryntian. Nie, to nie ten, znowu to nie, nie, innym razem. Wybaczcie, nie pogubiłem się i. Profesorze, a tutaj pan Robert Myszka pisze. Nad ogrody północy płyną ospałe chmury, zgasły lampy po domach. Idą zwierzęta mroczne przez czarną krę i unoszą drzewa ramiona. Panie Robercie, tak, czy to jest twórczość? To jest tego. Tak, to jest na stronie Instytutu Mikołowskiego. Bardzo dziękuję, panie Robercie, tam są takie wierszyki, godzina 1, godzina 2 i to jeden z tych wierszyków, ja chciałem taki o przemocy, no i nie wyszło. Pan Robert mnie podratował bardzo, więc straszny, Bóg zapłać w każdym razie. Kurczę, no. I to jest zupełnie niesamowite, że tak ważny dla mnie skądinąd, jakoś siedzący we mnie mocno wiersz nie wyłonił mi się w poszukiwaniu, w grzebaniu w tej, ale profesorze, w tej książce. Ale profesorze, to będzie tak jak z moskalikami. Ale pan Robert, za tydzień. Pan Robert mnie wyzwolił. Dobra, coś tam. Nie, to już nie będę was gnębił, tylko panu Robertowi. Jest. Na koniec. Pieśń i czar się to nazywa. Pies nieżywy nie szczeka. Zabijają więc wszystkich po kolei, także starców, kobiety i dzieci. Nawet zwierzęta. Rozpruwają brzuchy ciężarnych.
palą chaty i burzą mury, wycinają drzewa rodzące owoc, zasypują studnie i źródła wód, czyniąc ziemię sobie poddaną. A harfiarz tymczasem gra i gra panu. Szarpie zręcznie ciemne, brzemienne struny. Rozkoszuje się bólem muzyki i śpiewem mieczy. Pięknem nieba rumianego od krwi. Chwyta nozdrzami dym posoki, ciężki smród trzewi, sytny odór popiołów i zgliszcz. Sięga pod dzban Sycery, aby przepłukać usta i nabrać sił. I znów jego palce powracają do pieśni, co urwała się w pół. No, pani Janno, szukałem, znalazłem, pognębiłem was. Dziękuję serdecznie. No nie poddaliśmy się, profesorze. Nigdy pan nie gnębi. Ja też się nie poddałem. Mówię, nie poddaliśmy się. Żałuję, że tak poszarpało nam. No ale dlatego, żałuję, profesorze, tak poszarpało. Ale dlatego spotkamy się za tydzień 21. Wrócimy może do rozmaitych wątków, prawda? Tak, za tydzień o 21 wrócimy i tak jak się umówiliśmy, profesor będzie z państwem i do tego o 22:30. Ja może panu podrzucę ze dwa, ze trzy, żeby tak pokazać te, które są dla rosyjskiej takiej powszechnej wyobraźni zbiorowej niezwykle istotne. One nie zawsze są jednoznaczne, bo na przykład Ilja Repin, wielki malarz, on nie był wcale tak jednoznaczny, przypomnę taki obraz burłaków na Wołdze, lud Boży, który ciągnie potworny, więźniały te łodzie, żeby zarobić na chleb. W każdym razie, pani Krystyno, dziękuję za zagnębienie, którym wybaczające. Wszystkiego dobrego, bądźcie dobrych myśli. Bądźcie dobrych myśli, bo czarne myśli, tak sobie czasem gadam, są takie wyrzucane na zewnątrz, są często po to, żeby paradoksalnie dać nadzieję, że możemy spojrzeć na to czarne, jesteśmy od tego czarnego silniejsi, bo potrafimy jakoś to wysłowić, nad tym czarnym zapanować, prawda? To tak, jednak słowo, co by się nie powiedziało, ma jakąś moc, także jest to czymś ocalającym, prawda? Spisane będą czyny i rozmowy, powiedział wielki poeta, prawda? W słynnym wierszu. W każdym razie, no ja oczywiście najchętniej bym porozmawiał o Anie Matejce. bo to naprawdę jest, moi drodzy, fantastycznie śmieszne. Pani Anna Chmura, ja chętnie do miasta mojego dzieciństwa zawsze, to jest kolebka była. Nie za bardzo udało mi się tam urwać łeb hydrze, natomiast jednak to miasto oprócz cierpienia dało mi także pewną szansę zmierzenia się z losem. Tak. A na dobre pan Romanie, tak. Znajomy z Lwowa donosi, że Ukraińcy rozwalili jakieś magazyny broni po ruskiej stronie granicy. Pan Jarosław. Zdaje się też, z tej ubiegłej nocy przeczyścili mocno niebo z ruskich samolotów. Wszystkiego dobrego zatem i oby nam gładko poszło w przyszłości. Wszystkiego dobrego, panie Jakubie. Drodzy państwo, serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko i już. I do zobaczenia. Ukłony dla małżonki i proszę koty wygłaskać, profesorze. Tak, kłaniam się nisko. Z odkłanianiem oczywiście,
gdybym się nie odkłonił panu, państwu, to żona o tym zawsze. Pan Wojciech pisze pozytywnie. Słuchajcie państwo, to żebyśmy doszliśmy już do czegoś zupełnie niebywałego. No, zupełnie niebywałego. Niebywale bolesnego. Nie do zniesienia właściwie. Ja na 2 lata przed wojną w jakimś wywiadzie powiedziałem, że moje życie właściwie upłynęło bez wojny. No i proszę. Całe szczęście, tak, profesor nie wierzy, uważa, że technika to jest przesąd. To jest wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, profesorze. Dobrej nocy. Profesor Zbigniew Mikołajko był państwa dzisiaj i moim gościem, bardzo się cieszę. Nie bez problemów technicznych się obyło, drodzy państwo, ale oznacza to tyle, że spotkamy się za tydzień. Tak się czasami dzieje. Na 123 programy mieliśmy chyba 3 takie przypadki, kiedy ewidentnie po którejś ze stron łącze internetowe zawiodło. Dzisiaj taki przypadek się zdarzył, ale pan profesor się nie poddał, państwo się nie poddaliście. Bardzo się z tego cieszę. Zatem pan profesor Zbigniew Mikołajko za tydzień we wtorek o 21:00 i będzie z państwem i dla państwa do minimum 22:30. Skoro na tyle spotkań nie było problemów technicznych, to miejmy nadzieję, że ten jeden raz dzisiaj odejdzie niebawem w niepamięć. Jutro zapraszam państwa na godzinę 21:00. Państwa i moim gościem będzie profesor Tadeusz Gadacz, filozof, uczeń księdza profesora Józefa Tischnera, proszę państwa. I przypominam, że planujemy od maja uruchomić kolejne pasmo z programami na żywo. Państwu pozostawiamy decyzję, czy będzie to godzina 19 czy 22:15, aczkolwiek algorytmy podpowiadają, że winna to być 22:15. Ja będę się sugerował wyłącznie państwa opiniami. Podczas programów na żywo od wczoraj do piątku państwo pomiędzy swoimi różnymi komentarzami też zamieszczacie opinię 19 albo piszecie 22 albo 22:15. Z końca tygodnia zliczymy sobie te odpowiedzi i w poniedziałek najbliższy procentowo podamy, ile osób było za 19, ile za 22:15. No i decyzja po prostu będzie, proszę państwa, podjęta, bo tak to działa. Czyli tak, nowy cykl od poniedziałku do piątku, 123 programy za nami o godzinie 21:00, jak państwo widzicie, z zacnymi intelektualistami. Powinienem powiedzieć intelektualistkami i intelektualistami. Oprócz tego programy Let's Talk Extra w piątki o godzinie 19:00, przypomnę, w najbliższy piątek profesor Radosław Markowski, socjolog i politolog, Instytut Spraw Publicznych. To będzie 1 kwietnia, a w ostatni piątek o 19:00 państwa i moim gościem był profesor Ryszard Cichocki, doskonały polski socjolog, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak państwo widzicie, pomimo problemów technicznych, my nigdzie się nie spieszymy, proszę państwa. I to wszystko, co robimy, to, że funkcjonujemy, to, że się rozwijamy, to dzięki państwu. Pani Mariolu, pani Holu, pani Ewo, panie Karolu, pani Marcinie, pani Ulu, pani Krystyno, panie Darku, panie Piotrze, panie Bartoszu. Dziękuję wam, że zdecydowaliście się stale wspierać, raz w miesiącu stale wspierać naszą działalność, naszą wspólną działalność. Dziękuję wszystkim państwu, że jesteście, że komentujecie, że dyskutujecie, ale też dziękuję, że nie tylko jesteście, nie tylko komentujecie i nie tylko dyskutujecie, tylko że także dołączacie się do tego stałego wsparcia. Jutro profesor Tadeusz Gadacz, a w czwartek dr Andrzej Polaczkiewicz. Tylko rzeczę dr Andrzej Polaczkiewicz, państwa i mój gość. Dlatego tu trzeba wspierać pana, żeby tutaj może, to niech pan to robi nawet nie może 2 razy w miesiącu, ale na dobę, ale 3-4 razy. Żeby tu przychodzili ludzie, którzy będą mówili, słuchajcie, ja wiem, jak zrobić tą konsolidację polskiej nauki. Inny niech powie, ja wiem, jak trzeba zrobić tą polityką obronną. I jeszcze inny powie, że ta polityka zagraniczna wymaga zupełnie innych ludzi, nie jakichś amatorów, bez szkół, bez języków, bo przecież takie ustawy wprowadziła Zjednoczona Prawica, że tam może by nie wiedza, nawet chęć szczera. To jest droga donikąd. To jest droga, którą właśnie odrzuciliśmy. W 1989 roku nie wiedza, lecz chęć szczera odrzuciliśmy. Bierny, mierny, ale wierny. Nie wychylaj się, bo cię utrącą.
myśmy to odrzucili, bo uważaliśmy, że mamy predyspozycję, kwalifikacje. Musi pan coś takiego robić. Ta rzutka tutaj to jest okej, po to, żeby ona rzeczywiście miała miejsce, bo po prostu musimy zacząć gadać. No, ja nie wiem, no, czy czekamy na nie wiem na co. Na zmiłowanie boskie, tak mówią wierzący. Tak orzekł dr Andrzej Polaczkiewicz, który w czwartek, jak co czwartek, będzie Państwa i moim gościem. Na dzisiaj dziękuję, co złego to nie my. Przepraszam za te problemy techniczne. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu łączę pana profesora Zbigniewa Mikołajki, będzie na tyle wydolna, żeby wszystko odbyło się tak jak zawsze. A jutro o 21.00 Państwa i mój gość, profesor Tadeusz Gadacz, filozof, jak już wspominałem, uczeń księdza profesora Józefa Tischnera. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Polecamy się jak zwykle na żywo, ale także z odtworzeń. I dziękuję za to, że nie tylko jesteście. Bo jeśli nie tylko będziecie, drodzy Państwo, to będziemy nie tylko trwać, ale także się rozwijać. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i spokoju. Albo może przede wszystkim spokoju. Dobranoc Państwu. Thank you.